Pewnego razu, kochanie, było ci trochę smutno i nie chciało ci się nic robić. Ani jeść, ani się bawić. Tamtego dnia wszystko było troszkę inne niż zazwyczaj. Mama też była inna. Chwilami wyglądała tak, jak jakaś obca pani. Bardzo miła, ale jednak obca. Nie zjadłaś śniadania i ubrałaś się w letnią żółtą sukienkę. Chociaż był koniec listopada. Ona jest dziś niegrzeczna, powiedziała mama do telefonu. A tobie zrobiło się jeszcze smutniej. Za oknem drzewa machały gałęziami, na których nie było liści, a szare chmury płynęły po niebie jak cienie ogromnych ptaków. Stałaś przy oknie i patrzyłaś na samochody, które pędziły ulicą, wzniecając fontanny wody. Otworzyłaś lufcik i wdychałaś wilgotne spaliny wchodzące z dworu. Słyszysz? Mama cię woła, powiedziała Brona, siedząca na okiennym parapecie. To nie mnie, powiedziałaś. Jak to? Oburzyła się Brona. Czy to nie twoje imię? Nie, to nie jest moje imię. I to wcale nie moja mama, powiedziałaś. No patrzcie państwo, zawołała Brona. Coś nowego. A jak masz na imię, jeśli można wiedzieć? Na pewno nie tak, powiedziałaś. A niech cię. Nie, to nie, zaskrzyczała Brona i odleciała. I wtedy wszystko ucichło. Imię, którym ktoś kogoś wołał, umilkło. A właściwie, jakie mam na imię? Spytałaś sama siebie. Ale nie umiałaś odpowiedzieć na to pytanie. Twoje imię gdzieś się zapodziało. Poczułaś się bardzo dziwnie. Na podłodze pod kaloryferem siedział miś. Miał biały brzuszek i brązowe łapki. Jak ja mam na imię? Spytałaś go. Najpierw ty powiedz, jak ja mam na imię. Powiedział miś drewnianym głosem. Nie wiem. Misie nie mają imion, powiedziałaś. Jak nie mają, to ty też nie masz imienia, powiedział miś. No powiedz, proszę cię, krzyknęłaś. Ale miś milczał. Udawał zwykłą zabawkę, która nigdy nie powiedziała ani słowa. Kopnęłaś misia na środek pokoju i otworzyłaś balkonowe okno. Zimny wiatr wtargnął do pokoju. To wszystko wina tamtej Wrony, pomyślałaś. Muszę ją koniecznie znaleźć, postanowiłaś. Wyszłaś na balkon. Miałaś na sobie tylko letnią sukienkę z krótkimi rękawkami i bufkami, ale wcale nie było ci zimno. Weszłaś na wielką donicę, w której latem rosły róże, a z niej na metalową barierkę. Stałaś na niej z rozłożonymi rękami. Sukienka trzepotała wokół twoich nóg, a ty rozglądałaś się dookoła. Na drzewie siedziało kilka Wron, ale żadna z nich nie była tamtą Wroną. Wtedy porwał cię wiatr. Leciałaś nad ulicą, samochodami, nad ludźmi, ale nikt cię nie zauważył. Tylko jedno malutkie dziecko w wózku podniosło rączkę i zrobiło ci papa. Ono zawsze robi papa, nie wiadomo komu. Ot tak sobie, powiedziała jego mama do swojej przyjaciółki i obie roześmiały się. Głupie kobiety. Gdyby tylko chciało im się popatrzeć w górę, tam, gdzie patrzyło dziecko. Zobaczyłby dziewczynkę w jaskrawo-żółtej letniej sukience, szybującej na tle ciemno-niebieskich chmur. Leciałaś i leciałaś. Wcale się nie bałaś i nie było ci zimno. Było to bardzo przyjemne i ekscytujące, tak lecieć nad miastem. Jednak wciąż nie miałaś imienia i bardzo ci to przeszkadzało. Przeleciałaś nad Wisłą. Po drugiej stronie rzeki też były ulice i domy. Potem wiatr pognał cię wysoko. Tak wysoko, że palma stojąca na rondzie wyglądała jak mały zielony pomponik. Ale wiatr unosił cię wyżej i wyżej, spiralną dróżką, jakbyś znalazła się wewnątrz trąby powietrznej. Ale to nie był żaden huragan, to był zupełnie zwykły wiatr, który chyba myślał, że jesteś małym papierkiem, bo uniósł cię wyżej niż najwyższy wieżowiec. Nagle zobaczyłaś tuż pomost i barierkę, bo przeleciałaś aż na czubek Pałacu Kultury, który jest wyższy od wszystkich wieżowców, chociaż sam wcale nie jest wieżowcem. Stanęłaś na pomoście i rozglądałaś się dookoła. Widziałaś całą Warszawę jak na zdjęciu satelitarnym. Chciałaś zobaczyć swój dom, ale tyle było ulic i domów. Skąd miałaś wiedzieć, który jest twój? No i co, moja panno? Cóż tam widać ciekawego? Zapytał ktoś zgrzytliwym głosem. Była to Wrona, która siedziała na barierce z potarganymi przez wiatr czarnymi piórami. Właśnie ta, którą chciałaś spotkać. O, jesteś wreszcie, powiedziałaś.
powiedziałaś. To przez ciebie zgubiłam moje imię. Latam i latam, żeby cię znaleźć. Mnie? Dlaczego mnie? Lepiej poszukaj swojego imienia, powiedziała Rona. A gdzie ono jest? Spytałaś. A skąd ja to mam wiedzieć? Pewnie zostało w domu. Wyleciałaś jak wariatka, bez kurtki i bez imienia. I wydaje ci się, że to twoje imię siedzi sobie na Pałacu Kultury. A twoja biedna mama na pewno okropnie się denerwuje. I co ty sobie wyobrażasz? Czy ty nie masz żadnej wyobraźni? Krakała Wrona. I w tym momencie zadzwonił telefon. A to był twój telefon, który cały czas wisiał na pomarańczowej tasiemce na twojej szyi. Powiedziałaś, halo, słucham. A telefon zaczął krzyczeć głosem mamy, że gdzie ty się podziewasz, że latasz po dworze bez kurtki w taką pogodę i tak dalej, i tak dalej. Nawet wspomniał o tym, że na pewno nie masz wyobraźni. A przy okazji tyle razy wymienił twoje imię, że już wiedziałaś, jak się nazywasz. Mamo, mamo, jak dobrze, że zadzwoniłaś, bo zginęło mi imię i zapomniałam nawet o tobie. I wiatr mnie porwał i uleciałam przez całe miasto i teraz jestem na Pałacu Kultury i jest tutaj ta Wrona i to była jej wina, a nie moja. Powiedziałaś do telefonu. To przylećcie tutaj natychmiast, ty i ta Wrona. Tu dostaniesz kakao, a Wrona ser albo szynkę, co tam będzie chciała, powiedziała mama. No, przyleciałyście z powrotem, ty i Wrona. Ty dostałaś kakao, a Wrona plasterek szynki. A mama piła kawę, jak to mama. I tak się skończyła ta dziwna przygoda.